Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami pan poseł Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Prawo i Sprawiedliwość. Rzecz jasna, witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, no pan specjalista od obrony narodowej, szef Sejmowej Komisji, kiedyś wojskowy przecież. Jak pan ocenia ujawniony plan obrony Polski na linii Wisły? Ten dokument, który częściowo odtajnił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Odtajnił i słusznie, bo to już jest historia. No więc ile czasu będziemy trzymać dokument, który pokazywał bezradność, a może jeszcze gorzej to nazwać, poprzedniego rządu. Te dokumenty już są nieaktualne, więc Polsce, bezpieczeństwo Polski nie zagrażają. Może będzie to dobre ostrzeżenie dla wszystkich kolejnych rządów, które by miały zamiar tak traktować pół Polski. No, co to było? Wiadomo, co to było. Ci ludzie nie potrafili rządzić, nadal nie potrafią rządzić. Oni doprowadzili do takiej oto sytuacji, że armia, która w 2015 roku miała 96 tysięcy ludzi, to jest mniej więcej niż połowa tego, co w tej chwili. Wcale uważamy, że mamy armię odpowiednią w tej chwili do zatrzymania tych hord rosyjskich. A oni, zamiast coś zrobić, brać pod uwagę, Niemcy chcieli mieć dobre relacje z Putinem, Donald stwierdził, że z Sikorskim, że oni pierwsi będą, jeszcze lepsi będą w resecie. No i doprowadzili do takiej oto sytuacji, że właśnie to, co widać na załączonej planszy, że właściwa obrona miała być realizowana, miała być budowana na linii Wisły, dlatego że siły zbrojne Rzeczpospolitej były za słabe, żeby chronić granic. To nie jest jakaś dobra wola czy zła wola. Proszę państwa, gdy wchodziliśmy do NATO w 1999 roku, to polska armia liczyła ponad 300 tysięcy ludzi. Szybko te ilości zmniejszano, aż doszliśmy do 96 tysięcy. No i tyle wojska, jeszcze sprzętu w ogóle nie kupowano nowego. Uzbrojenia nie było, nie budowano, nie odbudowywano zapasów. Nie było komu bronić na tych granicach, więc wymyślili sobie, po co tam się przejmować wschodnią granicą, jak zrobimy to na linii Wisły. No zupełnie mniej elegancko to pan Karpiński ujął, ale panie pośle, bo... Tak. Opozycja powołuje się na wcześniejszy dokument podpisany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz na to, że to rzekome były plany uzgadniane z NATO. Jak to było naprawdę? Bo pan już w tamtych czasach był w Komisji Obrony. Panie redaktorze, nas cały czas karmili od 99 roku, kiedy weszliśmy do NATO, że NATO nas obroni, i cytowano nam artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli tego dokumentu, który stanowi Sojusz Północnoatlantycki. Tymczasem ci politycy nie mówili o tym, że artykuł 4, a więc wcześniejszy tego traktatu, mówi o tym, że każde państwo jest obowiązane utrzymywać taki potencjał militarny, ażeby byli w stanie obronić swoje terytorium, swoją suwerenność. No więc tutaj nie było ani 4 artykułu, ani 5, ponieważ NATO to jest sojusz, który nie uruchamia swojej działalności w ciągu 3 dni, czy w ciągu tygodnia, czy 2 tygodni. A ci eksperci, politycy z rządu Platformy Obywatelskiej wiedzieli, że w ciągu 2 tygodni to Rosjanie podejdą pod Warszawę. No i to traktowali jako, podejdą, tam będziemy budować
obronę Polski. No, proszę Państwa, no to jest coś skandalicznego. I teraz oskarżanie ministra Błaszczaka, że on to odtajnił, no to jest kolejna jakaś aberracja. Nie jest to żaden dokument, który by wpływał na bezpieczeństwo Polski czy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie jest to żaden dokument, który ujawnia ważną jakąś tajemnicę państwową. On po prostu obnaża niemożność, a może niewłaściwość tej władzy, a może być może coś znacznie gorszego podlegającego pod Trybunał Stanu. Panie pośle, w tej dyskusji wyborczej biorą, w kampanii wyborczej po stronie Platformy Obywatelskiej biorą udział również byli generałowie, na przykład pan generał Jan Reichel wpadł na taki pomysł, że należy powołać, cytuję, profesjonalny zespół do analiz i wniosków doświadczeń z konfliktu na Ukrainie. No i jestem pod wrażeniem. Pewnie nikt na to do tej pory nie wpadł. No ale panie redaktorze, to może nawet nie jest taki głupi pomysł, bo no, na Ukrainie, która się przygotowywała, która przeszkoliła przez ten czas, kiedy ci Ruscy już po 14 roku przeszkoliła około 350 tysięcy na wojnie, bo cała młodzież przechodziła co najmniej półroczne szkolenie, czy to w Donbasie, czy w Ługańsku, więc przeszkolili. Oni to wykorzystali, bo spodziewali się, że wcześniej czy później ci barbarzyńcy ich zaatakują i wszystko, co mogli, to robili, ażeby umocnić swoje siły zbrojne. Tymczasem u nas nic się nie działo, więc gdybyśmy powołali taką komisję, to ona by jeszcze bardziej negatywnie oceniła tych, którzy podejmowali takie decyzje, tych polityków, bo to powiedzmy sobie szczerze, to nie generałowie podejmowali taką decyzję, tylko politycy, bo to władza i decyzje, szczególnie takie o zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, podejmują politycy odpowiedzialni za państwo, czyli minister obrony narodowej, premier, oczywiście prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych. No a oni się cieszyli, że jesteśmy w NATO i ogłaszali reset z Rosją. Panie pośle, teraz proszę o uruchomić wyobraźnię, bo co by było, gdyby o armii ukraińskiej walczącej z Rosjanami teraz skręcono, no może Agnieszka Holland mogłaby kręcić też filmy o tej armii w takim duchu, jak ostatnio nakręciła o polskich funkcjonariuszach i żołnierzach również. Ta armia w ogóle miałaby możliwość nawiązania walki? Czy na ile to obniża polskie bezpieczeństwo, kręcenie takich obrazów? To jest po prostu haniebne. Haniebne, ponieważ nie znam, przynajmniej w swoim środowisku, człowieka, który by uważał, że polski funkcjonariusz, polski Polak w mundurze, czy to strażnik graniczny, policjant, żołnierz, czy jakikolwiek inny jeszcze pełniący służbę, że porwie się, czy nawet pomyśli o takim bestialstwie, jakie tam było opisywane. O tym, że zmuszono tego migranta do napicia się wody z potłuczonym szkłem. Abstrahując od nielogiczności różnych, ale to barbarzyństwo jest nie do pomyślenia. No przecież to tylko w chorej wyobraźni coś takiego może być. I co gorsze, redaktorze, to, że to jest na filmie, no to jeszcze zawsze można powiedzieć, że to jest fikcja, a artysta może nawet obrazoburcze, czy szokujące, czy uważają, że ma prawo do tego. Uważa się, że ma prawo do tego. Natomiast pani Agnieszka Holland mówi, że te wszystkie fakty, te zbrodnie pokazane na tym filmie, to mają potwierdzenie w rzeczywistości, że takie rzeczy w Polsce na granicy się działy. To jest rzecz haniebna, że naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy oskarża się o takie bestialstwo.
jej się chyba pomyliło z ruskimi soldatami. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pan poseł Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Prawo i Sprawiedliwość. Rzecz jasna, był gościem programu Republika po południu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Miłego dnia. Dziękuję, dziękuję wzajemnie i do zobaczenia. A my już za chwilę wolne głosy w telewizji Republika.